Cześć! Dziś przyglądniemy się miejskiej hulajnodze Kukirin G2 Pro. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od unboxingu. W zestawie znajdziemy hulajnogę Kukirin G2 Pro, instrukcję oraz user manual. Zestaw jednorazowych narzędzi, siedzenie którego ja nie będę montował oraz pompkę do opon. Sam design hulajnogi robi naprawdę duże wrażenie. Czarno-pomarańczowa kolorystyka z pewnością przyciąga uwagę i pozwala wyróżnić się w miejskim gwarze. Materiały wykorzystane do jej produkcji są solidne i trwałe. Jednakże przyciski na kierownicy mogłyby być wykonane z nieco lepszej jakości materiałów. Moc silnika, która wynosi 600 W, zapewnia dobre osiągi w terenie miejskim, jak i w terenach pozamiejskich. Maksymalna prędkość w tej hulajnodze to około 45 km na godzinę. Zasięg również zasługuje na pochwałę i udało się pokonać ponad 28 km na trzecim biegu. Na pierwszym biegu można zrobić spokojnie do 50 km. Jednak podczas próby jazdy pod górę można zaobserwować pewne spadki dynamiki. W miejskim terenie, gdzie wzniesienia nie są zbyt dużo, hulajnoga poradzi sobie bez problemu. Kukirin G2 Pro posiada także opony o 9 calach, które świetnie sprawdzają się w miejskim zgiełku, zapewniając stabilność i komfort jazdy. Manetka do dodawania gazu, umieszczona w miejscu, gdzie obsługujemy ją kciukiem, to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Jest to bardzo intuicyjne i wygodne rozwiązanie. Kierownica jest wyposażona w szereg funkcjonalnych przycisków. Kierunkowskazy, klakson czy przełącznik świateł. Zastrzeżenia mam jednak do widoczności kierunkowskazów. Migające lampki mogą nie być dostatecznie widoczne w intensywnym ruchu miejskim. Podobne obawy mam co do świateł stopu, które mogłyby być bardziej wyraziste. Licznik cyfrowy to kolejny atut. Dzięki niemu w prosty sposób monitorujemy stan hulajnogi, aktualną prędkość czy poziom naładowania baterii, a wszystko to w wyjątkowo czytelny sposób, nawet w pełnym słońcu. Co do mechanizmu składania, jest on bardzo praktyczny. Szybkość i łatwość, z jaką można złożyć hulajnogę, sprawiają, że jest idealna dla osób, które są w ciągłym ruchu. Dodatkowy plus, zaregulowany drążek, umożliwia dostosowanie hulajnogi do wzrostu użytkownika, co jest dużym atutem, zwłaszcza dla niższych osób. Hulajnoga posiada certyfikat IP54. Cyfra 5 oznacza, że hulajnoga jest chroniona przed ilością kurzu, która mogłaby wpłynąć na jej normalne działanie. Nie jest to całkowita ochrona przed kurzem, ale zapewnia wystarczający poziom ochrony dla większości zastosowań. Cyfra 4 oznacza, że hulajnoga jest chroniona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków. To oznacza, że może być używana na mokrych nawierzchniach czy podczas deszczu, ale nie powinna być zanurzana w wodzie. Hulajnoga Kukirin G2 Pro zdecydowanie wyznacza nowe standardy, jeśli chodzi o system hamowania w miejskich hulajnogach. Jednym z kluczowych aspektów, które od razu rzucają się w oczy, jest zastosowanie hamulców tarczowych na obu kołach. To gwarancja skutecznego zatrzymania maszyny nawet przy wyższych prędkościach. A jak jeździ się na tej hulajnodze? Jest doskonała zarówno dla miasta, jak i na nieco trudniejsze tereny, nawet te leśne. Jej dynamika jest zadowalająca, ale nie spodziewajcie się rekordowych prędkości. Amortyzacja w hulajnogach jest kluczowym elementem, który decyduje o komforcie jazdy, zwłaszcza na nierównych nawierzchniach. W modelu Kukirin G2 Pro zastosowano zaawansowany system amortyzacji z podwójnym sprężynowym amortyzatorem, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ten system amortyzacji skutecznie pochłania drgania i wstrząsy, które mogą wystąpić podczas jazdy po dziurawych ulicach czy na drogach gruntowych. Dzięki temu jazda staje się znacznie bardziej płynna i mniej męcząca dla użytkownika. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest dobra amortyzacja, dopóki nie przetestujemy hulajnogi na bardziej wymagającym terenie. Kukirin G2 Pro radzi sobie z nierównościami w sposób imponujący, co czyni ją idealnym wyborem dla osób, które często poruszają się po zróżnicowanej nawierzchni. Zastosowanie podwójnego systemu amortyzacji nie tylko zwiększa komfort jazdy, ale również przedłuża żywotność hulajnogi. Absorbowanie wstrząsów chroni, bowiem kluczowe komponenty hulajnogi przed przedwczesnym zużyciem. Podczas jazdy po pozamiejskich terenach, zwłaszcza na większych wzniesieniach, można odczuć pewien spadek mocy hulajnogi Kukirin G2 Pro.
W takim otoczeniu, gdzie nachylenie staje się większym wyzwaniem, hulajnoga może nie prezentować takiej samej dynamiki jak na płaskim terenie. Jednakże w warunkach miejskich, gdzie wzniesienia są z reguły niewielkie, problem ten praktycznie nie występuje. Można więc spodziewać się płynnej i dynamicznej jazdy bez obaw o spadki mocy podczas miejskich eskapad. Hulajnoga Kukirin G2 Pro to imponujący wybór dla każdego entuzjasty miejskiej mobilności. Jej stylowy design w połączeniu z wytrzymałą konstrukcją sprawia, że idealnie wpasowuje się w miejski krajobraz, a jednocześnie nie boi się wyzwań terenowych. Zaawansowany system amortyzacji gwarantuje płynność jazdy nawet na bardziej wymagających nawierzchniach, choć podczas jazdy na stromszych wzniesieniach poza miastem można zauważyć pewien spadek dynamiki. Niemniej jednak w środowisku miejskim, gdzie nachylenia są mniej ekstremalne, hulajnoga prezentuje się znakomicie, oferując szybką i wygodną podróż. W skrócie, Kukirin G2 Pro to harmonijne połączenie estetyki, wydajności i funkcjonalności, które z pewnością przyciągnie uwagę wielu użytkowników. Mimo pewnych wad w cenie około $650 z pewnością ją polecam. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie hulajnogi, zadawajcie je w komentarzach. Link do hulajnogi wraz z kuponem znajdziecie w opisie pod filmem lub na stronie łowcychin.pl. Dzięki za oglądanie.